Jest jeden polski filozof czytany na wszystkie strony, nawet do góry nogami. Bogusław Wolniewicz. Na odcinek o nim zapraszam. Niewierzący rzymski katolik, jak sam siebie określał profesor Bogusław Wolniewicz, był wybitnym filozofem, badającym problemy związane z problemem bytu i sensu życia. Zasłynął charakterystycznym podejściem do filozofii religii i zdystansowaniu od większości nurtów eksplorowanych przez dwudziestowieczne tuzy filozofii. W tym materiale pochylimy się nad tym, jakie zagadnienia filozoficzne upodobał sobie ten logik i publicysta. Zanim jednak rozpoczniemy naszą przeprawę przez twórczość tego polskiego filozofa, zachęcam Cię do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego filmu na naszym kanale. Bogusław Wolniewicz urodził się 22 września 1927 roku w Toruniu. W wieku 7 lat rozpoczął naukę w szkole powszechnej i jak każde normalne dziecko w tamtych czasach. W czasie II wojny światowej kontynuował edukację w niemieckiej szkole dla Polaków. W 1941 roku, po śmierci ojca w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, podjął pracę w przedsiębiorstwie budowlanym, uczęszczając jednocześnie do 2-letniej szkoły zawodowej. Od samego początku dawał się poznać jako bardzo zdolny i ambitny uczeń. Dobrze to widać na przykładzie jego kompetencji językowych. Już jako nastolatek opanował biegle niemiecki, angielski i rosyjski, a czytał także po łacinie, francusku, włosku, no i oczywiście po polsku, czyli w swoim ojczystym języku. W latach 1947-51 studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i to właśnie tam rozpoczęła się jego praca nad własną myślą filozoficzną. Zainteresowania naukowe Wolniewicza obejmowały całe spektrum zagadnień, przy czym szczególne piętno na jego sposobie myślenia odcisnęły trzy postaci. Karol Marx, Ludwig Wittgenstein i Henryk Elzenberg. Pierwszy okres jego twórczości był jednak całkowicie zdominowany przez tę pierwszą postać, w której filozof bardzo mocno skupiał się na teorii marksistowskiej. Do początku lat 70. opublikował szereg artykułów, w których analizował wiele kluczowych elementów tej doktryny. Później tematyka ustąpiła innym zagadnieniom, ale pewien właściwy marksizmowi sposób patrzenia na rzeczywistość społeczną towarzyszył Wolniewiczowi do końca życia. Wolniewicz podtrzymywał najważniejszą myśl Marksa, która rozwijała się pod wpływem dwóch sprzecznych tendencji – determinizmu i aktywizmu. Z jednej strony wierzył, że historią i rozwojem społeczeństw rządzą prawa deterministyczne, a studiowanie historii pozwoli poznać je i przewidywać przyszłe zmiany. Z drugiej zaś uważał, że mimo wszystko można tę historię zmieniać. Chociaż w twórczości profesora Bogusława Wolniewicza odnajdziemy bardzo wiele krytyki kierowanej w stronę marksizmu, widać też bardzo duży szacunek. Podzielał zdanie innych wybitnych filozofów, jak na przykład Stanisława Ossowskiego, którzy twierdzili, że odkrycia Marksa wsiąkły w naukową kulturę europejską już na stałe. Od końca lat 50. Wolniewicz, już jako doświadczony myśliciel o ugruntowanej pozycji wśród krajowych badaczy, zajął się konceptami opracowanymi przez innego filozofa światowego formatu. Jako pierwszy w Polsce filozof zaczął systematycznie badać filozofię Wittgensteina. Wpisując się w nurt metafizyczny filozofii, reprezentował postawę analityczną. Główne założenia jego myśli to aksjologiczny absolutyzm w wersji racjonalistycznej i metafizyczny pesymizm w spojrzeniu na człowieka i społeczeństwo. Co znaczą te trudne, na pierwszy rzut oka, pojęcia? Poglądy filozofa można streścić do stwierdzenia, że filozofia ma charakter poznania zdroworozsądkowego. Prezentuje takie tezy, do których dojść mógłby każdy człowiek za pomocą zdrowego rozsądku, zastanawiając się przy tym odpowiednio głęboko. Nie ma w niej więc rzeczy odkrywczych, występują jedynie rzeczy oczywiste, poddane jednak przy tym logicznemu porządkowi. Logika, zdaniem Wolniewicza, jest narzędziem koniecznym, niezbędnym w pracy filozofa i jedyną rzeczą, która przybliża filozofię do nauki. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o dostarczanie filozofii narzędzi formalnych, ale narzędzi do tworzenia myśli jasnych, co z kolei umożliwia odróżnienie prawdy i fałszu o całym poznaniu.
Na płaszczyźnie religijnej profesor Bogusław Wolniewicz uważał, że nie istnieje opatrzność, a ludzie pozostawieni są sami sobie. Nie wierzył także w życie po śmierci. Jednocześnie nie negował istnienia wyższej inteligencji, zostawiając sobie swoistą furtkę na ewentualne poszukiwania. Charakterystyczne dla twórczości naukowej i dla samej w ogóle postaci Wolniewicza jest także jego postawa jako pedagoga. Ten filozof traktował misję dydaktyczną jako bardzo istotny element swojego powołania. Pojawiające się w wielu miejscach jego twórczości cechy, takie jak powaga, czy precyzja myślenia, czy skupienie się na sprawach zasadniczych, widoczne były także w jego działalności dydaktycznej. Podczas pracy w Uniwersytecie Warszawskim prowadził seminaria i wykłady dotyczące zarówno problemów logiczno-ontologicznych, jak i antropologiczno-aksjologicznych. Zajęcia z profesorem Bogusławem Wolniewiczem odróżniał bardzo konkretny zestaw charakterystycznych cech. Po pierwsze, były to wysokie wymagania stawiane przed uczestnikami. Wolniewicz był tutaj wierny zasadzie Elsenberga, mówiącej, że surowość jest wyrazem szacunku, a wyrozumiałość lekceważenia. Ciekawe, że studenci podzielali ten sam pogląd. Po drugie, atmosfera powagi. Tutaj również prowadzący szedł śladem Elsenberga, ale także Wittgensteina, którzy nie znosili żartobliwego tonu w sytuacji, gdy mowa była o kwestiach zasadniczych. Po trzecie, powszechne wśród uczestników poczucie, że biorą udział w autentycznych, twórczych badaniach filozoficznych. Zajęcia prowadzone przez omawianego w tym materiale filozofa nie ograniczyły się do prezentacji myśli innych filozofów. Profesor wymagał od referentów przedstawiania własnego stanowiska i zestawiania ze sobą przeczących sobie koncepcji wyciągania syntezy w postaci najważniejszych różnic. Jak każdy szanujący się dydaktyk, oczywiście uwielbiał dyskusje i debaty ze studentami. Spośród wszystkich postaci omawianych przez nas w ramach polskiej myśli filozoficznej, ta postać jest chyba jedną z najbardziej współczesnych, bo jego dorobek naukowy i działalność dydaktyczna rozwijały się jeszcze w XXI wieku, przez co bardzo dobrze pamiętamy wkład tego badacza w rozwój polskich nauk humanistycznych. Na naszym kanale znajdziesz dużo więcej materiałów poświęconych historii, wynalazkom i wyjątkowym naukowcom. Koniecznie zobacz inne nasze produkcje i zasubskrybuj nasz kanał, tak żeby nie przegapić żadnej nowej publikacji.